Nawet kapryśna pogoda nie jest w stanie przeszkodzić, gdy zaplanowano tak wyśmienitą zabawę. Piknik wakacyjny w Żerakowie to było coś. Nie zabrakło szaleństw, tańców, śpiewów, dmuchańców, kolorowych tatuaży i innych ciekawych atrakcji. Fajnie. Najciekawsze to jest plecienie warkoczyków i tatuaże. Dmuchańce, rzeczy, różne. Ja tatuaże i te dwa dmuchańce. Tatuaże i dmuchańce. Wspaniale jest, fajnie, podoba mi się i pozdrawiam wszystkich. Tak, i moją siostrę. Bawię się wyśmienicie. Jest super. Początkowo wydarzenie miało odbyć się na placu przy dworku w Żerakowie, jednak ze względu na warunki atmosferyczne przeniesiono imprezę do budynku CKIP Woli Żerakowskiej. To jest piknik, który był w czerwcu odwołany ze względu na żałobę, którą mieliśmy w gminie. Dzisiaj bawimy się wspólnie w budynku w Centrum Kultury Woli Żerakowskiej. Ze względu też na to, że pogoda była do południa niezbyt ciekawa, przenieśliśmy sobie tutaj, ale jak widać wszyscy dopisali, jest mnóstwo atrakcji. Jak się okazało, na pikniku świetnie bawili się nie tylko najmłodsi, ale również dorośli. Bardzo fajnie zabawki. A my się bawimy dobrze? Tak. Bawimy się bardzo dobrze. Dzieci się cieszą, to my też się cieszymy. Dużo podoba się wasze święto. Na wakacjach dzieci nie mają co robić, to przynajmniej się zabawią. Bardzo, to bardzo, szczególnie u nas. Naprawdę jest bardzo fajna zabawa, bardzo dużo dzieci i myślę, że z tego korzystamy jak najbardziej. Żeby dzieci się dobrze bawiły, rozwijają je na pewno w jakiś sposób. Tak, tak, bardzo wspaniale się bawimy. Tak? Fajnie jest, Antuś? Był Kinder Seat, kącik animacyjny świetlic wiejskich oraz pokaz sprzętu strażackiego OSP Żeraków i OSP Wola Żerakowska. Na piknik wakacyjny zaprosili gmina Żeraków oraz Centrum Kultury i Promocji w Żerakowie.